O, i my tu sobie gadu-gadu o pierdołach, o głupiej grze komputerowej, bla 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 Maciej Makuła, a Jim pisze, że używa oleju kokosowego. I to jest dobre? Aż zobaczę teraz... A tam, arena może poczekać. Jakiego oleju kokosowego używasz? Taki jest dostępny w Krakowie? Jak wejdziemy na Google, bit leci z tego Hearthstone'a. Nie gold, tylko olej kokosowy. Tylko to nie, bo to jest jakaś tam wersja dla kobiet, co się wciera we włosy. A my chcemy kupić... O! Kraków gdzie kupić? Jak dbać o długie włosy? Nie. Myślisz kokosa, rozłupałeś go? Tak, rozłupałem. Niewiele z tego zostało do żarcia. A, super. Dobra, czyli kolejny badziew. Hearthstone. Mój współlokator ma. Dobry to jest? To podobno ma sprawiać, że ręce odrastają, rak się cofa i tak dalej. Czytałem na wykopie. Tutaj uwaga teraz, ważna chwila. Za prawdziwe pieniądze kupuję dostęp. To jest hit, to jest ważna chwila. To jest poświęcenie dla widzów właśnie. To jest mało kto tak robi. Wszyscy dostają rzeczy, a tutaj wydaję moje ciężko zagrabione pieniądze. Teraz. Coś miałem jakąś złotą myśl. Wybieramy oczywiście kapłana. To jest jedyna talia, która ma sens masakrować. I zobaczymy, co wyjdzie. Bafonet coś wkleja. W Almie. Jest Alma w Krakowie. Okej. Okay. Teraz jest coś z pogranicza pokera, którego nigdy nie grałem. Nie, grałem. Brydża. Nie, pokera raczej. Jednak pokera, nie podobał mi się. Zatrzymałem się w kartach na wojnie. Korwin gra w pokera, podobno zajebiste. Nie, w brydża gra. Okej. Okay. Wybierz kartę. Prastary obserwator, który nie może atakować, ale jak rozumiem, może się bronić. Więc on sobie jest. Pędzący kodo. Grube. I też słodkie. Zaryzykujmy tego, bo będziemy chcieli mieć... To wypali, jak będziemy mieć prowokację. Co będziemy mieć? Nie wiemy. On masakruje, tak. Tajemniczy golem, kryształ many daje przeciwnikowi, ale oprócz tego jest szarżą. Fajne. Burzyciel. Losowemu wrogowi syf. Rzucanie zaklęć średnie, ale to... Kozak. Baśniowy smok. Taki syf, ale istnieje. To jest spoko. Zacznijmy od takich słabych kart. To znamy, to się wystawi na początek, super. Przecież nie będzie na początek jakieś inne. Twoja broń ma plus 2 do ataku, nie używamy broni. Kradzież myśli. Może wypalić. Wojenny golem. Solidne za 7. Ale tu jest furia wichru, która jest szałem. I mechaniczny smokor zwany panem konsaczem. Wulkaniczny furiat. Słodkie, ale gówno. Zwróćmy uwagę, że nie mamy ani jednej prowokacji, to jest przykre. To z wejściem i leczeniem z tego nie dożyje. Przywódczynik kurtu. Gdy zginie ten, się rzeczy furiat. Zabójca z krukowiska, ukrycie mocne, słodkie, kochane. Gówno. Chociaż widziałem tę kartę, ta akcja była niezła. Alarmobot. Sprawdźmy to, to będzie fail. Trudno, moje tygodniowe zarobki pójdą się paść. Manocholiczka. Pierwszy sternik zagrany w każdej turze kosztuje jeden mniej. Fajne. Jeśli będziemy chcieli się wysrać. Okej, teraz pasuje w mocne rzeczy. Wybierz strudnika i stań się jego kopią. Imba Bayer. Zakładając, że coś wybiera. Siła zaklęć plus 1. Plus całkiem mocny kozak. 2 punkty obrażeń na wejściu i gówno. Lachonek. Kochamy, pamiętamy, bierzemy. Syf z prowokacją. Trzeba mieć. Gówno ten bot, no trudno. Lachonek. Tylko nie mają prowokacji, więc nie będzie go jakoś ten. Jest prowokacja wreszcie. Rozbłysk zawsze dawał radę.
Zbliżamy się do połowy. Prowokacja. Wódz srebrno-żydowskich. To jest fajne. To jest fajne. I wszystkie są fajne. Ale podobnie prowokacji. Zmień atak stronnika. To jest imba dobre. Często, ale rzadko się wykorzystuje. Pewnie wyjdzie syf. Yeti. Potrzebujemy jakieś solidne gówno. Nauczycielka. Nie wiem, nauczycielek. Ranny mistrz ostrzy. Tani. Ciekawy. To jest intrygujące. Załóżmy, że będą się wystrawać, więc zachowajmy sobie to. Lachonek. No, nie przeginajmy, nie mamy jakich kart dobierać. To jest dobre na dobijanie. Siła zaklęć, ognisty ogór. Potrzebujemy takich kart. Dziadostwo, dziadostwo. Fajne. Szarża. Brzmi nie lepsze, nazywam się szarże. Okrzyk bojowy. Jednak bardziej wartościowy będzie okrzyk bojowy i dużo większej tego. Czy kapłanka Elony? A, może kupię. Co mamy? Czy ja w ogóle myślę w składaniu? Odpowiedź brzmi nie. Twoje karty. Myślałem, że karły i moce zamiast przewracać zdrowie zdają wrażenia. To jest ciekawe, tylko że. A! Eksperyment. 1 plus 1. Kozak. To się czasami przydaje. Wyciszanie stronnika też się przydaje. Więc czy zmasakrować, czy wyciszyć? Często wyciszyć się przydaje. Prowokacja. O to błagaliśmy. Jeszcze jakichś kozaków. Gówno. Ale może się przydać. Masowe rozproszenie. Plugastwo. Zobaczmy. Udział umysłu był taki, że czytałem. To, co ma się, miało się podziać, zobaczymy, co się stanie. Będzie dupa. Skąd ty wiesz? To powiedziała Namcia. Z olejem ci wszystko na piw wysłałem. Dzięki, Jimp. Jutro będziemy smażyć na oleju prawdziwym. Jakoś nie mogę ten olej roślinny. Czytałem na wykopie, że jest rak po roślinnym i się umiera po 2 latach picia. Więc teraz mi nie smakuje. Muszę mnie czytać wykopa. Wykopu. To lekarz udowodnił podobno, tylko nie czytałem oczywiście. Czytałem komentarze na wykopie, nie chciałem się wkłaść na artykuł. Bierz golema, on dobry. On ktoś tam ma opóźnienie. Zobaczymy. Czy to na start jest dobre? Wygląda? Wycofamy tego pana? Wymienimy coś fajnego, jakąś taką kapłankę. O, super karta. Moja tura. Pamiętajmy, zaczynamy pierwszy, więc on będzie musiał się podkoksić, żeby go zniszczyć. Więc niech sobie stoi, człowieczek. Nihilist. Tu są sami kozacy. Ja tutaj nie grałem dawno, w dubie oku. Zawsze jest ta sama plansza w ogóle ostatnio. Jeden strzał. Aha! Dobrze się dzieje. Dlaczego się dobrze dzieje? Bo my go wyleczymy, zarżniemy to i jesteśmy do przodu. O kartę. Jak chłopiec przeżyje, to będziemy mieć zwierzątko, plugastwo i prowokację. I będziemy zgodnie z planem wystawiać karty. Oczywiście on pewnie ma lepszy plan. To był ktoś z umysłem. Tutaj nie lekceważymy sojuszników, bo to jest jeszcze etap, gdzie w grę grają ludzie. Nie plebs. Zabił. No okej, pobawiliśmy się kartami. Na szczęście jest nowa. Pytanie, która będzie lepsza? Zróbmy sobie... Gotowe. Przygotujmy grunt pod przyszłą inwazję. Tak to poetycko ujmę. Pamiętajmy też, że on ma zamianę w gówno, a nie, to jest losowość, więc może mieć strasznie dziwne karty. Zobaczymy. Uważaj, Czelika ma owce. Ma, ale może tutaj nie mieć. Nie pamiętam, jakie były zasady, skłamuję, że kiedykolwiek zapalmy ognisko, poczujmy się jak w Krakowie. O, tylko tam w Krakowie to byśmy musieli opony dorzucać. Jakby się dało opony dorzucać, to byłoby super. No, myśl. Ma dużo kart na stówę. Śmierdzi problemem, jak najbardziej. Napięcie. Co to będzie? No taki syf, prawda? Ale jest. I co, zbufujemy? Nie, coś sobie dorzuci. Pierdzielnie, bo wiesz, że ja będę musiał zmarnować tutaj... O właśnie. Leczenie i będzie mógł zabić. Przy czym smok też zginie, jak będzie chciał. Tylko, że będzie miał problem. Wstawimy to. Albo to.
Jak damy zwierzęcie, to będziemy mogli uleczyć naszego człowieka. Bo dwóch nie wystawimy. On go prawdopodobnie i tak zarżnie, bo dobije czarem i potem pociśnie, ale... Zmarnuje czar, nie wystawi czegoś na wypasie. Powiadujmy mu chociaż te gałązki. Kula ściągnie ognika. To nie jest ognik, to jest wódz jakiś tam tym. O! Pięknie się nam pan przedstawił. Okej, okay, jest karta dobijania. Jest Jewish Furiat. Więc tak, dinozaur ginie. Żadna nowość. Tylko co chcemy mieć później? Plugastwo! Które jest prowokacją. Jest prowokacją? Nawet nie wiedziałem. Świetne. Strasznie fajne. Koniec tury, masz. Co więcej, daję dwa, czyli cokolwiek nie wystawi, to wszystko zginie. Uderz moje plugastwo. Czy to miało sens teraz, zadaję pytanie. Co kryje przyszłość? I tak, i nie. Na takie sytuacje mam właśnie takie karty. Tam furia wichru, to samo możesz tę furię wsadzić. I tak, szkoda byłoby tego wystawiać, bo on jest mimo wszystko mocny. Natomiast to przeżyje atak i będzie potem kozacki. Tylko będzie dobite prawdopodobnie, zostanie sówka. I tak oto wyczerpujemy powoli karty, co nie jest niczym dobrym. Imbatalia. No nie, Katalia jest syfna, bo koleś ma przewagę, ale czekamy. Może jest debilem, prawda? Może też zrobi coś głupiego, ale nie. Okej, okay, jest coraz ciekawsza rzecz. O! Proszę. Więc możemy zmasakrować. Możemy wystawić potem zwierzę, które nic się nie stanie. I wulkanicznego furiata, który jest bardzo śmieszny i bardzo kochany. Chyba, żeby zrobić... O nie, nie miałoby sensu. Tylko nic na jedno pierdzielnięcie tym głównym. Przykrość. To będzie mogło atakować dwa razy. Lepiej ściągnąć mimo wszystko jedne. No szkoda, że tak. A co to? A nie wiedziałem, że tak... W ogóle widzę, że zabiję teraz tego. Ej, genialne. Tak, obu zabiję. Zapomniałem, że miał ten... Zatkało, i co teraz? Masz zamianę, już zamiana w gówno działa, pamiętajmy. Może mieć zamianę w gówno, więc nie rajcujmy się, że jest taki fajny gość, bo przyjdzie coś... Sekret. Niech zgadnę. Eteryczny organista, nazwijmy go w ten sposób. Za co on dostał dwa punkty? Nie rozumiem. To jest fajne. Tam jest smoczka. Teraz tak, zarżniemy. Aha, jeśli podczas tury zmieniamy się dodaje 2-2. Dobra, rozumiemy to teraz. Potrzebujesz błogosławieństwa? I nie wystawi... A nie, też zdążę wystawić, ale... Wypada uszanować człowieka. I pytanie, czy iść na całość. Dajmy uderzenie umysłu, żeby go postraszyć. I teraz tak. Obszarówek nie widzieliśmy, ale mogą być. Może za jednym zamachem wszystko zlewakować. Nie powinno działać na baśniowego smoka. Mamy to. Tylko to byśmy wystawili, kiedy będzie jakiś ten. O! Smoczek się robi kozacki. To jest miłe. Teraz tak, pewnie umiejętność jest taka, że uderzenie sprawia, że oddaje losowej postaci. Bo cóż innego, skoro używaliśmy czarów, używaliśmy tego i nic. To daj 3 punkty. No zmasakrował. Co dalej?
To będzie szybszy program na Androidzie, Boże. Głównie z tego powodu, że to jest jedno konto w świecie. Okej. Okay. No zabijesz, tak? Pięknie, Żydu! To jest niezłe. Tylko teraz tak, czyją kopią się stać? No właśnie, czy zmarnować na takie coś? Muszę to zważyć. Brakuje kart, ale jemu też brakuje kart. Liczymy, że wystawi coś mocniejszego? To zmasakruje pierdnięciem. No, stanie się kopią tego jest bez sensu. Dostawiać to bez niczego. Muszę to rozważyć. Mogę się podleczyć. Rzuci pewnie czar we mnie i dostaje dwa, uderzy mnie spoko. Z tego sobie zdajemy sprawę. Mroźne wilki są gotowe. Okej. Jest nasz potencjalny kandydat. Wystawimy. O Boże, braknie troszkę. Ale tak jest niezły rachun. Ogarnij się pustko. Gotowe. I będę go mógł... Twoje karty czy twoje umiejętności? Twoje karty i moce. Dobra, doskonale. Czyń swoją powinność, wredny Żydu. I zobaczmy. No rozgrywka okazała się ciekawa, natomiast jesteśmy w dupie bladej. No, asymilacja. No jaś... Cóż innego zrobisz? No nic nie zrobisz. Okej. Okay. Adzia. I dobijasz karto. I co wystawi świnia? Co wystawi świnia? Włączam mentalny dyslokator TC-130. Okej. Gówno nie wyszło, jest taki shit. Mein Gott. Dobra. Będzie na dobranoc z AD. Gdzie? Lecz się, tak. Co teraz? Uderzysz mnie? A nie, uderzyłeś tego. Może dwie już tam jakieś kombo, że po prostu uderzy, pierdnę, to on wybuchnie wszystko, cała plansza. Jest, prowokacja. Hej. Całe życie czekałem. Schowaj się za mnie. Zagra lustrzanym, gównianym bytem. Schowaj się za mnie. Gotowe. Okay. Co ty zrobisz? Teraz. Okej, okay, rozpoczyna się faza wojny. O! To masakrujesz ogniem, chociaż tyle myśli. I mój bohater dostaje spuszczony mu w pierdziel. Czy uda nam się wyjść z tego? Skończyły się karty, skończyło się wszystko. Jej! Ktoś jest ranny? A na to się nie dostaje. Gotowe. Teraz są same kapłanki. I tym samym tyle. Niestety losowość. Nie dało się nic innego wykrzesać z tej gównianej karty. Ogniska. Zgasło. Co się robi? Mogę zaatakować wojownika z prowokacją. Możemy zrobić tak na przykład. Nie, źle. Już się robi.
Dostałem. Chciałem wyleczyć jednego z tych, żeby dostać kartę ewentualnie, to była moja szansa, ale nic. Święty cios. Co to za nagroda w ogóle, jeszcze raz, za co dostałem, nie rozumiem. O, restart, powiedzcie, dupa.